Cześć, z tej strony Speedman i witam Was prosto z trasy do Tarnowa. Jedziemy właśnie teraz autostradą A4, tak? A4, strona Tarnowa. Pozostało nam jeszcze do końca, ile kilometrów? 14. Jest z nami tak, jest z nami Tomi, uśmiech. I tak? I Sergiusz, dokładnie, wiedziałem. Nie przygotowałeś. Dobra, to był taki krótki wrzut, taka krótka wrzutka, za gdzieś tam minut dojedziemy do Tarnowa i pewnie od razu skoczymy na tor. O, z tej strony Speedman i witam Was prosto z Tarnowa, gdzie jesteśmy na zawodach pod tytułem Red Bull Cup Fight. Tak, to właśnie są finały regionalne, w których aktualnie, no powiem, że nieźle idzie mi oraz mojej ekipie, z którą jestem.
Aktualnie, żeby się tak nie chwalić, to zajmuję pierwsze miejsce póki co po kwalifikacjach. Tak skromnie, co nie, żeby się nie przechwalać. Ale przed nami jeszcze finał, więc zobaczymy, co się wydarzy. Przed finałem, teraz cholerę się nam. Przed finałem jeszcze mamy czasówki i jedno okrążenie, które będzie decydowało o starcie z którejś pozycji. I te okrążenie będzie decydujące, jeżeli chodzi również może o końcowy wynik wyścigu. Więc trzymajcie kciuki i na razie. A jeszcze jedno. Drugi z naszej ekipy, Tomek Krakowski, jest aktualnie bodajże gdzieś koło 7, 8 miejsca, może 6. A trzeci, pan Sergiusz, jest koło miejsca, nie wiem czy chcesz mówić, 14. Tak jest, więc zobaczymy. Oczywiście zaraz po tym dostaniecie informację, jak nam poszło w finale. Jeżeli dobrze pójdzie, to pewnie szybko, jeżeli nie, to będziecie mieli chwilkę przerwy. Dobra, na razie, bo już się spinam.